Drodzy bracia i siostry, zbliża się już rozpoczęcie 31. Światowego Dnia Młodzieży, który wzywa mnie, aby spotkać młodych ludzi świata zebranych w Krakowie, a także daje mi radosną okazję, aby spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbędzie się pod znakiem miłosierdzia w tym roku jubileuszowym oraz we wdzięcznej i oddanej pamięci świętego Jana Pawła II, który był architektem Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego na jego niedawnej, dziejowej drodze ku wolności. Drodzy młodzi Polacy, wiem, że już od dawna, zwłaszcza przez modlitwę, przygotowujecie się na duże spotkanie w Krakowie. Z serca dziękuję za wszystko, co robicie i za miłość, z jaką to czynicie. I już teraz ściskam Was i błogosławię. Drodzy młodzi ludzie z każdego zakątka Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii, błogosławię także Wasze kraje, Wasze pragnienia. I waszą drogę do Krakowa, aby była ona pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da Wam łaskę doświadczenia w Was Jego własnych słów. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bardzo pragnę spotkać się z Wami, aby dać światu nowy znak harmonii mozaikę różnych twarzy tak wielu ras, języków, ludów i kultur ale zjednoczonych w imię Jezusa, który jest obliczem miłosierdzia. A teraz zwracam się do Was, drodzy synowie i córki polskiego narodu. Czuję, że jest to wielki dar od Pana, aby stanąć między Wami. Bo jesteście narodem, który w swojej historii przeszedł przez wiele prób, czasem bardzo ciężkich, i szedł naprzód z siłą wiary, wspierany matczyną dłonią Najświętszej Maryi Panny. Jestem pewien, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze i będzie to dla mnie bardzo dobre. Dziękuję Wam za modlitwy, przez które przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom. Wiernym świeckim, zwłaszcza rodzinom, którym przynoszę właśnie posynodalną adhortację apostolską Amoris Letizia. To rodziny pokazują, jakie jest zdrowie moralne i duchowe narodu. Dlatego świętemu Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych małżonkach, i rodzinach, postępujcie dalej tą drogą. Drodzy bracia i siostry, przesyłam Wam tę wiadomość jako dowód mojej życzliwości. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i do zobaczenia w Polsce.